Celem rolnictwa ekologicznego jest produkowanie żywności tak naturalnie, jak to tylko możliwe, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum wpływu na środowisko. Ważna jest też w nim troska o jak najlepsze warunki hodowli dla zwierząt, możliwie zbliżone do naturalnych, karmionych paszami ekologicznymi. Inne wyznaczniki rolnictwa ekologicznego to m.in. ograniczenie w stosowaniu pestycydów chemicznych, nawozów i antybiotyków, a także wykorzystanie lokalnych zasobów i wiedzy. W ciągu ostatnich 10 lat obszar objęty rolnictwem ekologicznym w Unii Europejskiej wzrósł o ponad 65%, co świadczy o dynamicznym rozwoju tego sektora. Obecnie ponad 8% całkowitej powierzchni upraw w Unii zajmują uprawy ekologiczne. Jednak zgodnie ze strategią Od pola do stołu cel na rok 2030 to wzrost tej powierzchni aż do 25%. Prowadzeniem gospodarstw ekologicznych zajmuje się obecnie około 300 000 rolników w całej Unii. W Polsce odsetek powierzchni upraw ekologicznych jest znacznie niższy od średniej unijnej i wynosi nieco ponad 3%. Liderami są Austria, Estonia oraz Szwecja. Dlaczego Unia Europejska dąży do popularyzacji rolnictwa ekologicznego? Główne powody to troska o środowisko naturalne oraz dbałość o jakość żywności dla konsumentów. Unia Europejska jest drugim co do wielkości odbiorcą żywności ekologicznej na świecie, a jej sprzedaż detaliczna w roku 2018 wyniosła ponad 37 miliardów euro. Unijne logo produkcji ekologicznej coraz częściej napotykamy na sklepowych półkach. Logo produkcji ekologicznej nadaje produktom ekologicznym wytwarzanym i sprzedawanym w Unii Europejskiej spójną tożsamość wizualną. Pomaga to unijnym konsumentom zidentyfikować produkty ekologiczne i ułatwia rolnikom wprowadzanie ich do obrotu we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Uważny konsument coraz częściej poszukuje na produktach takich oznaczeń. Aby zobaczyć, jakie wyzwania stoją przed rolnikami chcącymi podjąć uprawy ekologiczne, odwiedziliśmy gospodarstwo sadownicze pana Andrzeja Kutyny w Wojciechowie w gminie Łaziska. Ten rejon to jedno z dwóch największych w Polsce centrów produkcji owoców, głównie jabłek i gruszek, jak również owoców miękkich. Gospodarujemy na 40 hektarach około, te uprawy różne z synami, uprawy ekologiczne, czyli jabłonie, grusze, no takie wielokierunkowe, że tak powiem, bo jabłonie, grusze, wiśnie, truskawkę, w tej chwili nawet i malinę wchodzimy jeszcze, porzeczka czarna, czerwona, także już certyfikaty mamy praktycznie na wszystkie z tych upraw. Po 3 latach dostajemy certyfikat. Skąd pomysł na podjęcie upraw ekologicznych? Zapytaliśmy pana Andrzeja Kutynę, właściciela gospodarstwa. No, sytuacja zmusiła, ponieważ jak wiemy, handlowaliśmy grubo z rynkiem wschodnim owocami, szczególnie jabłka, gruszki. I sytuacja zmusiła do tego, że gotujemy się we własnym sosie w tej chwili. Eksporty, wiemy, padają z roku na rok. Skłóceni jesteśmy prawie ze wszystkimi sąsiadami, że tak powiem. I już nie mamy odbiorców, więc przeszliśmy z synami od kilku lat, od 5 lat, na gospodarstwo ekologiczne. Według szacunków Komisji Europejskiej ceny skupu w przypadku produktów ekologicznych mogą wynosić nawet 2,5-krotność cen stosowanych w przypadku produkcji konwencjonalnej. Z drugiej strony plony w uprawach ekologicznych są nawet o 40 do 85% niższe niż w rolnictwie konwencjonalnym. Maleje wydajność tej produkcji. Jak z hektara, przypuśćmy, jabłek możemy osiągamy normalnie około, nie będę przesadzał, 50, 40, 60 ton, 50 zwykłego, to my mamy tego połowę, a nawet i mniej. Świadomość ekologiczna konsumentów stale rośnie, a zapotrzebowanie na produkty ekologiczne się zwiększa. Klienci często są w stanie zapłacić więcej za produkt zdrowszy, wiedząc, że płacą zarówno za swoje lepsze samopoczucie, jak i większy nakład pracy towarzyszący takiej formie produkcji. Ja pierwszy raz, jak synowie na to się zdecydowali, to pierwsze 2 lata może to z żoną tośmy chodzili chorzy, że tak powiem. Dlatego, że tak, sąsiedzi jadą pryskać, bo deszcz popadał, my nie możemy, czy tamtego. Zakupiliśmy stację meteo, która współpracuje z innymi stacjami, z naukowcami, którzy nas informuje, kiedy dokonać jakichś tam zabiegów. W każdym bądź razie na te sady tak przejeżdżałem w pierwszych latach koło naszych produkcji, koło jakiejś tam produkcji, to mi się głowa odwracała nie na sad, tylko w przeciwnym kierunku, bo to wyglądało bardzo brzydko. Wiadomo, Podśmiewali się sąsiedzi, niekoniecznie sąsiedzi, ludzie się podśmiewali, że może próżniaki, może coś takiego, że nie chce im się, czy nie trafili z danym środkiem ochrony, czy coś takiego. Ale to z czasem daje efekty i jeżeli ktoś to logicznie myśli i zauważa, to są perspektywy. Są perspektywy, ponieważ Polacy też nie ubożeją raczej. Pieniążków mają coraz więcej, nie oszukujmy się. Inflacja inflacją, ale pieniędzy mają trochę więcej. I ludzie kupują. Przynajmniej dla dzieci, czy dla rodziny, czy tego, tą ekologiczną uprawę. Ktoś tam się podśmiewa, jaka tam ekologia. Nieprawda. To jest wszystko badane, tak badane dokładnie, że nie ma siły. Kiedyś znieśliśmy miele od jakiegoś tam sąsiada z sadu, z drugiej działki na porzeczkę, to wybadali, jaki środek był użyty w tym sadzie i po prostu sprawdziliśmy u tego sąsiada ewidencję danych zabiegów i się zgadzało. I wyszło to, że jest. No po prostu i to już wiadomo idzie w konwencji i już jest strata czysta. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby było, bo dopłaty dostajemy dodatkowe jeszcze, trochę więcej pieniążków dopłat, jeżeli jest ekologia. I nie możemy sobie na to pozwolić, żebyśmy niby produkowali ekologicznie, a tutaj możemy jakieś sobie robić szwingle. To nie da się. W odcinku o zmianach klimatu mówiliśmy o wielorakim wpływie, jaki wywierają one na produkcję rolniczą. Jednym z problemów występujących w sadownictwie jest na przykład migracja ciepłolubnych gatunków szkodników, które przywędrowały do Polski z południa Europy. W przypadku gospodarstw ekologicznych, gdzie stosowanie chemicznych środków ochrony roślin jest niemożliwe lub dopuszczone w bardzo ograniczonym zakresie, problem jest coraz poważniejszy. Na szczęście w sukurs przychodzi na W ostatnich latach bardzo ważne zagadnienia związane są z takimi naturalnymi sposobami ograniczania liczebności owadów, ze zwróceniem uwagi na gatunki szkodliwe, które pojawiają się nagle, nowe gatunki szkodliwe, które pojawiają się w naszym otoczeniu, na naszych roślinach, na naszych uprawach. I uważane są za gatunki nowe, ponieważ do tej pory były albo niespotykane, albo po prostu występowały na tych roślinach w ukryciu. Bioochrona to kolejne rozwiązanie przydatne w walce z zagrożeniami upraw, jakie wykorzystują często rolnicy ekologiczni. Odwiedziliśmy międzynarodową konferencję naukową Bioprotection, która odbyła się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Naukowcy z całego świata, przedstawiciele firm z sektora agro oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa zrównoważonego zebrali się, aby wspólnie stawić czoła wyzwaniom. Mogę tutaj dać przykład pewnego gatunku, którym zajmujemy się od kilku lat. Jest to gatunek, który w 2015 roku został zaobserwowany w dużej liczbie na Lubelszczyźnie, w sadach Lubelszczyzny. Mówię o tarczniku niszczycielu, który jest gatunkiem właśnie ciepłolubnym, gatunkiem, który występuje na całym świecie, ale który do tej pory w Polsce nie był notowany. Właściwie był notowany, ale 70 lat wcześniej, a później w ogóle nie było doniesień na ten temat, więc jak gdyby traktujemy go jako gatunek, który znowu w związku z różnymi czynnikami pojawił się w naszym kraju. A tym głównym czynnikiem to na pewno są te wyższe temperatury, niższe temperatury w okresie zimowym, a z kolei wyższe w okresie letnim, co sprzyja występowaniu tego gatunku. Jest on uważany za gatunek bardzo inwazyjny, który bardzo szybko właśnie rozprzestrzenia się. Rozprzestrzenił się momentalnie na terenie Lubelszczyzny, głównie w sadach okolic Opola Lubelskiego. To jest szkodnik, który wysysa soki i suszy jabłonie, sady w ogóle, nawet w tej chwili już porzeczka, 2 hektary porzeczki czerwonej musieliśmy skasować przed zbiorem, ponieważ to wszystko uschło. To jest taki maleńki żółwik, który wysysa soki i namnaża się z roku na rok od strony przeważnie południowej, ponieważ jest ciepłolubny. Rozwiązania nauki mają bezpośrednie zastosowanie w gospodarstwach. Pułapki feromonowe zapobiegające rozmnażaniu szkodników w połączeniu z ochroną naturalną w postaci olejków pozwalają na skuteczną walkę z wieloma szkodnikami. Próbujemy po pierwsze monitorować obecność tego gatunku na terenie naszego tutaj regionu. ale również próbujemy stosować różne środki na bazie substancji biologicznych, czyli substancje czynne, biologiczne, pochodzące z roślin w celu ograniczenia liczebności tego szkodnika. Proszę mi uwierzyć, że działa, ponieważ nawet wczoraj byłam w sadach ekologicznych, które posiadają certyfikat ekologiczny, tam gdzie stosujemy te metody zarówno lustracji, czyli tego monitoringu i jak gdyby pilnujemy terminu, w którym producent stosuje substancje ekologiczne i wprowadza w praktykę do zastosowania, okazuje się, że właśnie w tym roku ma bardzo mały problem z tarcznikiem. Potrzeba pieniążków na badania, na wdrożenie tego problemu, bo ten problem się nasili, także to dotknie każdego z nas, nie tylko sadowników, dlatego że to szkodnik się rozprzestrzenia, który się przeniesie na ogródki działkowe, przydomowe i tak dalej, a tym bardziej ekologię nam wyniszczy w pierwszym rzędzie. Ekologiczna uprawa wymaga również odpowiedniej współpracy z naturą. Z tą przyrodą trzeba współpracować i żyć, naprawdę. Sprzymierzeńcem nam jest, wbrew pozorom, co ludzie i dzieci szczególnie się boją, skorki tak zwane. To są bardzo pożyteczne stworzenia, dlatego że one wyżerają mszyce. Skorki i biedronki. Biedronki niesamowicie. Te biedronki, co się istaczają w larwę, taka brzydka biedronka. Taka brzydka, taki krokodylek to jest. To one tak mszyce zjadają, że normalnie jakby były, nigdy nic nie jadły. Idą tak za koleją, jedzą. I to jest właśnie to. Musimy współpracować z tymi też. Budki lęgowe dla ptaków, sikorki. Sikorka zjada tyle owadów, ile waży dziennie. Sikorki, pliszki, też inne budki lęgowe są dla pliszki. Także tutaj musimy współpracować z przyrodą i naturą, naprawdę. Uprawy ekologiczne z pewnością będą coraz chętniej wybieranym systemem produkcji rolnej. Sukcesy gospodarstw ekologicznych będą zachętą dla innych. Zwiększone dopłaty do produkcji ekologicznej, wsparcie nauki i nowych technologii oraz rosnące potrzeby rynku będą zapewne czynnikami decydującymi o przejściu do ekologii. Czy uda się sprawić, aby już w roku 2030 co czwarte gospodarstwo rolne działało w tym systemie, pokaże niedaleka przyszłość. W tym roku dzień 23 września został ustanowiony jako Dzień Rolnictwa Ekologicznego w Unii Europejskiej. Skąd ten dzień? 23 września przypada równonoc jesienna, kiedy dzień i noc są równie długie. Jest to więc symbol równowagi między rolnictwem a środowiskiem, który idealnie nawiązuje do produkcji ekologicznej. Zgodnie z projektem planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na lata 2023-2027 rolnictwo ekologiczne będzie wspierane na wielu płaszczyznach w ramach tzw. ekoschematów. Gospodarstwa rolnicze, warzywne, zielarskie, sadownicze, jagodowe, paszowe oraz trwałe użytki zielone prowadzone zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego będą mogły liczyć na dodatkowe dopłaty. Ponadto rolnicy mogą również otrzymać dodatkową premię za prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej w formie dopłaty do każdego hektara. Z kolei na uproszczoną formułę dopłat mogą liczyć właściciele mniejszych gospodarstw do 10 hektarów. Obecnie plan jest w końcowym etapie przygotowań po zakończonych konsultacjach społecznych.